wiosennie. Witamy naszych widzów i zapraszamy na serwis informacyjny krośnieńskich wydarzeń. A dzisiaj powiemy o dewastacjach i pobojowisku na placach zabaw. O dworcu PKP w Krośnie Odrzańskim, na którym wkrótce pojawią się pociągi pasażerskie. Sprawdzimy, jak idzie sprzedaż terenów inwestycyjnych. Dzisiaj imieniny obchodzą Ireneusz i Łucja, jutro Larysa i Teodor, a w niedzielę Ernest i Lidia. Jutro słońce wzejdzie o godzinie 5.49, a zajdzie o 18.23. Uwaga! W nocy z soboty na niedzielę przestawiamy zegarki o godzinę do przodu. To, wbrew temu co można sądzić po zdjęciach, nie jest pobojowisko. To elementy placu zabaw przy ulicy Wakacyjnej w Krośnie Odrzańskim. Nie dbali nic o to, nie? Siatki porozrywane, burdel, bałagan. Plac przy Wakacyjnej przeszedł kompleksową kontrolę pod kątem bezpieczeństwa dzieci, bo przecież to ono jest najważniejsze. Wyniki są miażdżące. Zniszczone siedziska, połamane elementy, wystające niebezpieczne detale, część urządzeń pilnie do usunięcia. Tak przedstawia się rzeczywistość. W dodatku to mocno zaśmiecona rzeczywistość, bo mimo stojącego tam kosza odpady są widoczne na całym placu. Koszt naprawy jest ogromny. Plac zabaw przy ulicy Wakacyjnej został zlikwidowany ze względu na dewastację tego placu. Koszty napraw i koniecznych prac oszacowano na kwotę około 40 tysięcy. W ciągu ostatnich kilku lat na samym tylko placu zabaw przy Wakacyjnej wykonano prace uzupełnienia naprawy za ponad 30 tysięcy złotych. Hasło wspólna odpowiedzialność. Na niewiele się zdaje. Wandale wychodzą raczej z założenia, że co wspólne, to niczyje. No dobre dla tych, dla dzieci, no ale nie dbali nic o to, nie? Siatki porozrywane, burdel, bałagan. Dosyć dużo bloków jest, dużo mieszkańców, rodziny młode. Gdzie oni mają się bawić? Dewastują po prostu, powinni lokatorzy sami pilnować. No ale rodzice przecież ci, co mają dzieci, muszą o to też dbać, pilnować, nie? Zgrabili tam swoje zabawki, wkładali, żeby te dzieci miały się czym bawić w tym piachu. No ja to jestem już babcia, no. To już powinni ci sprzątać matki, które z dziećmi wychodzą. Urząd zaproponuje mieszkańcom, a tak naprawdę dzieciom, bo one są użytkownikami sprzętów, nowoczesne miejsca z urządzeniami rozwijającymi sprawność, m.in. ruchową. Małe, nieatrakcyjne dla dzieci place zabaw zostaną zastąpione takimi, które dadzą możliwość wszechstronnego rozwoju. Jednocześnie będą to miejsca monitorowane, co ma zapobiec dewastacjom. Trzeba również pamiętać o tym, że jest to jak gdyby wspólna odpowiedzialność mieszkańców za szkody czy za niszczenia elementów na placu zabaw, ponieważ jest to wspólność mieszkańców i wszystkie te koszty są naprawiane z naszych podatków mieszkańców. Po reorganizacji część placów nie nadających się do użytku ze względów bezpieczeństwa dzieci zniknie. Jednak pozostałe zostaną dofinansowane, będą nowe zakupy urządzeń. A każde z tych miejsc będzie odpowiednio zabezpieczone i monitorowane, co ma zapobiec dewastacjom. To nie były słowa rzucone na wiatr. Połączenie kolejowe między Gubinem a Zieloną Górą z przystankiem m.in. w Krośnie Odrzańskim coraz bliżej. Trwają już pierwsze prace przy poszczególnych dworcach. Okolica przy przystanku kolejowym w Krośnie Odrzańskim powoli się zmienia. Przypomnijmy, o temacie przywrócenia pasażerskich połączeń kolejowych wspominaliśmy w ubiegłym miesiącu. Odnowione zostaną perony oraz stworzona zostanie infrastruktura dla obsługi podróżnych. Mowa tutaj o stacji nie tylko w Krośnie Odrzańskim, ale także sześciu innych. W Gubinie, Wałowicach, Wężyskach, Ciemnicach, Nietkowie i Laskach Odrzańskich. Na pasażerskie połączenia kolejowe linia 358 Gubin-Zielona Góra czeka od 20 lat. Wielokrotnie mówiło się o szynobusach, które mają regularnie jeździć. Odbywały się nawet przejażdżki takim szynobusem. Wielu polityków obiecywało, że to połączenie powróci. Natomiast nic przez 20 lat więcej się nie wydarzyło. Od kilku miesięcy trwają rozmowy na temat
rewitalizacji tej linii, rewitalizacji przystanków na linii Gubin-Zielona Góra-Zielona Góra-Gubin. Połączenia mają ruszyć w czerwcu. Na początku będą to kursy weekendowe. 335 tysięcy złotych. Taki ma być koszt połączeń, z czego połowę ma pokryć Urząd Marszałkowski, a drugą część zainteresowane samorządy. Miasto Gubin, gmina wiejska Gubin, Krosno-Odrzańskie, Dąbie, Czerwieńsk oraz powiaty Krośnieński i Zielonogórski oraz miasto Zielona Góra. W czerwcu, po zmianie rozkładu tak naprawdę, powinny wrócić połączenia dwa razy w tygodniu na razie. W sobotę i w niedzielę. Będą to po trzy pary pociągów w sobotę i dwie pary pociągów w niedzielę. Jeśli połączenie się sprawdzi, to istnieje szansa, że regularne, codzienne kursy pasażerskie pojawią się w nowym, rocznym rozkładzie jazdy, który będzie obowiązywał od grudnia 2022 roku. Mam nadzieję, że ta linia wróci do życia. Ona jest istotna z punktu widzenia tych małych miejscowości daleko od głównych tras komunikacyjnych, zwłaszcza, że PKS wiele połączeń zawiesił. A myślę, że gdybyśmy się znowu przyzwyczaili do tego, żeby wrócić do połączeń kolejowych, z których możemy skorzystać, to będzie taka sytuacja podobna jak w Szklarce Radnickiej, gdzie mieszkańcy dojeżdżają na przykład do pracy do Zielonej Góry. Prace na linii kolejowej 358 już trwają po 20 latach niebytu. Do Krosna rzeczywiście powrócą połączenia pasażerskie. Sprzedają się jak ciepłe bułeczki. Tak można byłoby sparafrazować podpis na akcie notarialnym sprzedaży terenu inwestycyjnego w Krośnie Odrzańskim. To oznacza, że kolejna działka z krośnieńskiej strefy przemysłowej znalazła swojego nabywcę. Sprzedaliśmy te działki jakiś czas temu. Tutaj nasz lokalny przedsiębiorca się wybudował, a ta działka była jeszcze do sprzedania. I ta ostatnia działka, został podpisany akt notarialny, została również zbyta. Szykuje nam się inwestycja na około 20 tysięcy metrów kwadratowych kolejne. Wspomniana działka została zakupiona przez spółkę KOME. W tym miejscu powstać ma hala, co oznacza chociażby kolejne miejsca pracy dla mieszkańców Krosna i okolic. Pierwsze działki na terenie strefy spółka KOME zakupiła jeszcze w październiku ubiegłego roku. Na działkach zamierzamy wybudować hale logistyczne, magazynowo-produkcyjno-usługowe. Jest to nasz pierwszy projekt deweloperski, taki, że kupujemy działkę i robimy sami projekt i budujemy. Do tej pory działaliśmy bardziej w segmencie generalnego wykonawstwa. Rozwój gminy jest jednym z najważniejszych zadań i celów. To poprawa jakości życia wielu mieszkańców. Nie ma niczego ważniejszego jak rozwój gospodarczy gminy, żebyśmy mogli się utrzymać na powierzchni funkcjonowania normalnego, czyli dotowania chociażby naszej oświaty, opieki społecznej i innych ważnych obszarów życia, jeśli chodzi o gminę Krosno-Odrzańskie. To spora szansa na rozwój. Sprzedaż działek na strefie przemysłowej może pociągnąć za sobą kolejne pozytywne zmiany. Pamiętajmy, że wraz z zainwestowaniem na naszej strefie przemysłowej zaczęło się rozwijać budownictwo mieszkaniowe w Krośnie Odrzańskim. Nie dosyć, że powstały nowe miejsca pracy, rodzą się też nowe możliwości. Prace budowlane na strefie przemysłowej powinny ruszyć w ciągu najbliższych kilku miesięcy. To był powrót przez duże P. Babski Wieczór wrócił do Krosna Odrzańskiego i to w wielkim stylu. Po trzech latach przerwy do hali sportowo-widowiskowej można było w końcu zaprosić kobiety na imprezę wyłącznie dla pań. Ostatnia tak duża impreza odbyła się 8 marca 2019 roku. Wtedy był to Babski Wieczór pod Palmami. Tym razem odbył się weselnie, a pierwotnie miał odbyć się w 2020 roku. Wtedy pandemia pokrzyżowała plany. Teraz jednak powrócono do pomysłu weselnej odsłony babskiego wieczoru. Dla wielu pań nie był to pierwszy babski wieczór w Krośnie Odrzańskim. Pierwszy raz, czy kolejny? Drugi raz. Drugi? I czego pani się spodziewają po dzisiejszym wieczorze? No najważniejsze, dobrej zabawy. I tradycyjnego gościka. Kolejny! I czego się pani dzisiaj spodziewa? Czego? No nie wiem, zobaczymy. Pierwszy raz? Nie. A czego się panie spodziewają po dzisiejszym wieczorze? Że będzie bardzo miły. Będziemy łapali te belony. Spodziewamy się przyjemności.
przyjemnej rozrywki. Oczywiście na samym wstępie męskie powitanie z życzeniami. Jego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Nie każdy dzień spakuje złoto. Proszę nam uciekać, proszę nie mijać kolejki, bo na tym trzeba panią gonić po trybunach. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Nie każdy dzień spakuje złoto. Wszystkie osoby obecne na imprezie mogły poczuć się jak goście weselni młodej pary. Drodzy Państwo, powitajmy parę młodą! To była impreza z humorem w tle oraz tradycyjnymi elementami wesela, jak na przykład życzenia. Moje dzieci kochane, witamy Was w naszej rodzinie. Biedaku. Zaczynamy ten horror, czyli nasze, zaczynamy to wesele i Twoje ostatnie życie, mój dzieciu kochany, synu. Na zdrowie. Tak, na zdrowie. Pijcie na zdrowie, żeby Wam gardle nie stanęło. Czym byłby babski wieczór, gdyby nie muzyka i tańce? Cała zabawa nie mogłaby się odbyć, gdyby nie zespół przygrywający na scenie. Panie do tańca i zabawy zachęcała również para młoda, bo przecież nie wypada odmówić tańca z panem młodym. O oprawę muzyczną zadbała natomiast grupa Ladies and Gentlemen. Chcemy pomagać i pomagamy. Po raz kolejny udowodniło to Krosno Odrzańskie, tym razem organizując charytatywny koncert na rzecz uchodźców z Ukrainy. W niedzielne popołudnie wiele się działo. Na samym wejściu czekały specjalnie przygotowane przypinki, a dla chętnych także malowanie twarzy w ukraińskich barwach. Podczas wydarzenia na spragnionych czekała włoska kawa, a do niej kawiarenka z przeróżnymi ciastami do wyboru. Przygotowano także coś dla młodszych. Z jednej strony można było odwiedzić tor łuczniczy, poznać średniowieczne zwyczaje i postrzelać z łuku do celu. Z drugiej strony hali czekało więcej pracy ręcznej, czyli m.in. odjazdowe laboratorium, a także warsztaty biżuterii. Muzyki tego popołudnia w hali sportowo-widowiskowej było sporo. Na scenie zaprezentowały się lokalne krośnieńskie zespoły. Na samym początku na scenie wystąpił zespół Music Trio. Na scenie pojawił się zespół Zapchaj Dziura. Tego dnia nie zabrakło także innego krośnieńskiego zespołu, czyli muzyków drugiego peronu. Jako ostatni na scenie zaprezentowali się członkowie zespołu Dinozaury.
Wszystkie zebrane tego dnia pieniądze zostały przeznaczone w całości na zakup artykułów szkolnych dla ukraińskich dzieci i młodzieży, którzy trafią do krośnieńskich szkół. Łącznie zebrano kwotę ponad 6600 zł i 125 euro. Po serwisie zapraszamy na obszerną relację z niedzielnego koncertu. Orzeźwiające powietrze, piękne słońce i kilkanaście stopni na plusie. Natura budzi się do życia, rozkwitają kwiaty, a otoczenie staje się coraz bardziej kolorowe. To oznacza jedno, właśnie pojawiła się wiosna. Kalendarzowa rozpoczęła się w poniedziałek, 21 marca. Natomiast w tym roku astronomiczna wiosna przyszła dzień wcześniej niż kalendarzowa, bo w niedzielę, 20 marca. Kto najlepiej i najbardziej widowiskowo obchodzi pierwszy dzień wiosny? Oczywiście przedszkolacy i uczniowie, którzy pierwszy dzień wiosny traktują również jako tak zwany dzień Wagarowicza. Kiedyś paliło lub topiło się marzannę. Teraz jest to już raczej niepopularne, a przede wszystkim nieekologiczne. Tradycja wiosennych pochodów jednak pozostała. Od wielu lat pierwszego dnia wiosny można spotkać na ulicach kolorowe wiosenne pochody młodzieży szkolnej. Żegnają zimę, witają wiosnę i mają nadzieję, że taka pogoda zostanie z nimi aż do lata. Natomiast uczniowie zespołu szkolno-przedszkolnego obchodzili Dzień Wiosny pod hasłem Solidarni z Ukrainą, zbierając datki na rzecz uchodźców z Ukrainy. Podczas pochodu zebrali niemal 700 zł. Jednym z ogólnopolskich patronów 2022 roku jest Ignacy Łukasiewicz, polski farmaceuta i przedsiębiorca, założyciel pierwszej na świecie kopalni ropy naftowej, wynalazca lampy naftowej, pionier przemysłu naftowego w Europie. Gdyby żył w marcu tego roku, obchodziłby swoje 200. urodziny. W styczniu tego roku przypadła 140. rocznica jego śmierci. Ignacy Łukasiewicz to także patron szkoły podstawowej nr 3 w Krośnie Odrzańskim. I z tej właśnie okazji Koło Historii Regionalnej przygotowało przedstawienie dotyczące patrona. Nie ma komputera, telewizora. A wieczorem, gdy zrobi się ciepło, nie można zapalić światła. Dawniej tak było w każdym domu. Ludzie nie wiedzieli jeszcze, co to jest prąd elektryczny. Jak na tą wiedzą, zapalali świeczki. Na ulicach było zupełnie ciemno. Świeciły się lampy. Mistrz Lwowie w Astece pracował wtedy na Łukasiewicz. Przedstawienie o patronie szkoły podstawowej nr 3 to nie jedyne przedstawienie przygotowane przez Koło Historii Regionalnej. W ramach cyklu Krośnieńskie Legendy młodzież przybliżyła swoim młodszym kolegom także historię świętej Jadwigi. Nie ma miasta na Dolnym Śląsku, które by w jakiś sposób nie było związane z życiem małżonki Józefa Karolowego, księcia Śląska i seniora Polski, z Jadwigą. O żadnej księżnie, o żadnej świętej nie zachowało się tyle zapisów w starych kronikach, tak dużo legend i podróży. Pamięć o niej przetrwała także w licznych kościołach pod wezwaniem. Ignacy Łukasiewicz to nie jedyna osoba będąca ogólnopolskim patronem bieżącego roku. Poza nim są to Maria Konopnicka, Maria Grzegorzewska, Wanda Rutkiewicz, Józef Mackiewicz, Józef Wybicki oraz, co ciekawe, romantyzm polski. Od poniedziałku zmiany w obostrzeniach COVID-19. Od najbliższego poniedziałku, 28 marca, zniesiony zostanie obowiązek noszenia maseczek. Nie dotyczy to jednak podmiotów leczniczych, tam nadal będzie obowiązek zakrywania twarzy.
Mimo zniesienia zakazu, minister zdrowia rekomenduje jednak noszenie maseczek w miejscach dużych skupisk ludzkich. Tego samego dnia zniesiona zostanie także izolacja domowa oraz kwarantanna dla współdomowników, a także wszystkich kwarantann związanych z przyjazdem do Polski. Wszystkie te zmiany od poniedziałku, 28 marca. Zbliża się termin otwarcia nowej wystawy w Zamku Piastowskim, tym razem Centrum Artystyczno-Kulturalne Zamek oraz Sekcja Malarska Krośnieńskiego Uniwersytetu III wieku zapraszają na wystawę pod tytułem Malować każdy może. Oficjalne otwarcie wystawy już wkrótce odbędzie się w piątek, 1 kwietnia o godzinie 18:00. I to wcale nie jest prima aprilis. Będą mieli Państwo okazję zapoznać się z technikami malarstwa. Wyjątkowym obrazem, tak zwanym wiodącym tej wystawy, będzie kolaż. Ten kolaż powstał na specjalną okazję na stulecie niepodległości polskiej. No i przy okazji wystawa będzie wszystkich koleżanek z uniwersytetu. Każda przedstawia jakąś tam część swoich prac. Warto wspomnieć, że sekcja malarska Uniwersytetu III wieku w Krośnie-Odrzańskim jest jedną z najstarszych. Funkcjonuje od momentu powstania placówki i cały czas ma grupę utalentowanych artystów, którzy pielęgnują swoją pasję w gronie przyjaciół. Dzieła stworzone przez sekcję malarską UTW można było oglądać na niejednej wystawie, m.in. w Bibliotece Wojewódzkiej w Zielonej Górze. Od najbliższego piątku, 1 kwietnia, pracę sekcji malarskiej będzie można zobaczyć na terenie Krośnieńskiego Zamku. Będzie to również szansa na spotkanie i rozmowę z autorami prac. Przypominamy, piątek 1 kwietnia, godzina 18:00, Zamek Piastowski w Krośnie-Odrzańskim. To niestety falstart w wykonaniu piłkarzy Tęczy Homanit Krosno-Odrzańskie na początku wiosny. Na inaugurację rundy wiosennej zespół z Krosno-Odrzańskiego musiał uznać wyższość drużyny gości. W 16. kolejce klasy okręgowej na stadionie przy Pocztowej lepszym zespołem okazała się ekipa Błękitnych Ołobok, którzy to pokonali gospodarzy 4-1. Błękitni Ołobok to piąty zespół tabeli. W pierwszym meczu tych zespołów na początku rozgrywek klasy okręgowej lepsi byli piłkarze Tęczy. Teraz jednak goście już do przerwy prowadzili 3 trafieniami. W drugiej połowie dołożyli jeszcze 1 bramkę. Tęcza była w stanie odpowiedzieć zaledwie 1 golem Bartosza Pieca. Celem na wiosnę jest jak najlepsza gra w każdym nadchodzącym meczu. Chcemy grać w każdym meczu dobrą piłkę i w każdym meczu chcemy wygrywać. Na koniec czerwca przyjdzie podsumowanie tego. Chcielibyśmy oczywiście, żeby to było miejsce premiowane awansem, ale niczego nie chciałbym obiecywać na dzień dzisiejszy. Porażka nie zmienia sytuacji w ligowej tabeli. Mimo ostatniej porażki Tęcza pozostaje na pozycji wicelidera. Strata do Odry Bytom-Odrzański to już 11 punktów. Liga to nie jedyne rozgrywki, w których Tęcza pozostaje w grze. Cały czas jest jeszcze puchar. W przyszłym tygodniu, w środę 30 marca, wyjazdowy mecz z zespołem GKP Pszczew. Mamy tutaj przed sobą GKS Pszczew 30 marca i chcemy oczywiście do następnej rundy awansować, zrobić niespodziankę, bo to, że gramy w okręgówce, nie znaczy, że nie możemy na przykład znaleźć się w finale. To sprawa otwarta. Tak jak widzę, chcemy w każdym meczu wygrywać. Zanim odbędzie się mecz pucharowy, wcześniej Tęcza rozegra jeszcze spotkanie ligowe. W 17 kolejce na wyjeździe zmierzy się z drużyną Szprotawia Szprotawa. Hala sportowo-widowiskowa Osiru w Krośnie-Odrzańskim po raz drugi była miejscem rozgrywek turnieju eliminacyjnego do ogólnopolskich mistrzostw w minisiatkówce dwójek chłopców o puchar Kinder Joy of Moving. W realizacji wzięło udział 31 zespołów z Krosna-Odrzańskiego, Krzeszyc, Sulechowa, Gorzowa Wielkopolskiego, Międzyrzecza, Słońska, Gubina, Sulęcina oraz Zielonej Góry. Najlepszą siatkarską parą okazał się zespół Żak Krzeszyce I.
Okazuje się jednak, że Krzeszyce siatkówką stoją. Niespełna miesiąc temu najlepszym zespołem także okazał się pierwszy zespół. I to nie wszystko. Tym razem Krzeszyce zajęły nie tylko pierwsze miejsce. Tuż za zwycięzcami uplasowała się druga drużyna, potwierdzając swoją siatkarską dominację. Na trzecim miejscu znalazł się duet Olimpii Sulęcin, a czwarte miejsce przypadło pierwszej drużynie Trójki Sulechów. A które miejsce zajęli gospodarze? Tym razem były to nieco dalsze pozycje. Najlepsza drużyna, SP3 Krosno-Odrzańskie, ukończyła zmagania na siódmym miejscu. Imprezę przygotowali i przeprowadzili członkowie i zawodnicy siatkarskiej tęczy oraz pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji. To jeszcze nie koniec siatkarskich emocji. Trzeci z turniejów eliminacyjnych zaplanowano w hali Osiru 23 kwietnia. Pogodny weekend przed nami, niebo będzie lekko zachmurzone z przewagą słońca. Termometry wskażą w sobotę 17 stopni, w niedzielę 15. W nocy jeszcze chłodno, bo zaledwie 1 stopień powyżej zera. W przyszłym tygodniu ochłodzenie do około 10 stopni, a od czwartku możliwe przelotne opady deszczu.